Kiedy myślałem nad tematem, to w sumie nie wiedziałem od początku, czym się będę dzielić. Ale ostatnio, dosyć często, właśnie podczas społeczności, które miałem takie osobiste, przejawiał się taki temat owiec i, i pasterza. I nawet był taki werset, który dwukrotnie mi się gdzieś tam w jakiś sposób pokazał. W Bimli go czytałem. I tak odebrałem, że właśnie to będzie ten taki werset, werset przewodni, którym się podzielę. I może tak zaczynając, właśnie wiele jest historii, w których występują owce i pasterz. I no, nie, nie bez powodu, bo w tamtych czasach, kiedy Jezus wielokrotnie opowiadał różne historie i przypowieści, no to. Wszyscy, wszyscy byli z tym obeznani, tak? Wszyscy, yy, wszyscy wiedzieli, z, może znali, znali po prostu pasterstwo. I na tym przykładzie było łatwo coś pokazać, bo generalnie, właśnie, jeżeli jest jakaś historia, jeżeli Jezus przyrównuje nas do kogoś czy do czegoś, to dlatego, że mamy jakieś cechy, które są powiązane z tym. I skoro w tak wielu miejscach jesteśmy przyrównani jako stado owiec, jako owce, to znaczy, że mamy też wiele cech wspólnych z owcami. I kiedy sobie tak myślałem właśnie, jakie cechy mają owce, to owszem, owce są takie miękkie, przyjemne, można powiedzieć, w dotyku mają wełnę, są delikatne, ale. Kiedy się dalej zacząłem zastanawiać, to w sumie przyszły mi takie, takie cechy, których może ja bym właśnie nie chciał mieć, bo owce są takie bardzo płochliwe, są poddańcze, nie mam takiego instynktu samoobrony. Jedyne, co to mogą uciekać, a kiedy już ich się, się zapędzi wróg, no to, to się po prostu nie mam jak bronić. Owce często błądzą, czasami są nieposłuszne, robią coś po swojemu. I można powiedzieć, że no dlaczego zostaliśmy tak właśnie porównani do owcy? Yy, I myślę, że te cechy, pomimo że, że wymieniłem te takie negatywne, to, to właśnie jesteśmy tymi owcami, bo my te cechy mamy, bo te cechy są jakby w nas yy, od, od narodzenia. Natomiast. Yy, yy, Cała sytuacja się zmienia, kiedy w tym momencie przychodzi pasterz. I ja właśnie chciałbym, być może, kilka takich cech, właśnie wymienić i jakby opowiedzieć to w kontekście tego, kiedy jest, jest pasterz. I może przeczytam teraz ten werset, to będzie Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział. I to będzie w sumie taki fragment od 27. Do 29 wersetu. Jan 10, 27 do 29. I może nie będę czytać od razu całego, tylko tak po kawałku i będziemy tak posuwać się powoli. I czytamy tam, że moje owce słuchają mojego głosu. Mówi to Jezus. Więc wiemy, że jest stado owiec, jest pasterz, więc Jezus tutaj stawia się w roli pasterza, a my jesteśmy Jego owcami. Jezus tutaj mówi, że moje owce słuchają mojego głosu. I teraz, właśnie w kontekście tego zdania, czy jeżeli jedynym głosem, którego słuchamy jest Jezus, to czy te powyższe cechy, które wymieniłem, takie jak właśnie jakieś taka Jakieś błądzenie, czy, czy właśnie yy, brak jakichś takich instynktów, to czy to są wadą? Yy, no właśnie, że ja bym powiedział, że to są zalety, bo Bóg nie chce, abyśmy się kierowali własnym umysłem. Bo nasze własne myśli często są złe i one są z natury złe i nieprawidłowe, ale Bóg właśnie wielokrotnie mówi, żebyśmy w prostocie przyjmowali to, co on ma do nas do powiedzenia i byli Jemu posłuszni. Czyli właśnie nie chodzi o to, żebyśmy swoimi jakimiś siłami czy, czy co, cokolwiek wymyślali, bo to często nie, po prostu kończy się źle, ale abyśmy właśnie w takiej prostocie, tak jak owca. Owca przyjmuje wszystko tak po prostu, nie, nie kombinuje tak jakoś za bardzo. I to jest to, co, co tutaj jest właśnie napisane: że moje owce słuchają mojego głosu. I pytanie, co się dzieje, kiedy pojawia się głos świata? Głos, który nas woła, właśnie z, z tego świata. A on jest i on woła. I teraz pytanie, właśnie, czy, 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 którego głosu słuchamy? Czy słuchamy głosu, który, który mówi do nas pasterz? Czy słuchamy tego głosu, który jest ze świata? Bo kiedy słuchamy tego głosu, który jest ze świata. To momentalnie po prostu zaczniemy wpadać w jakieś tarapaty, będziemy się po prostu kierować jakimiś swoimi myślami, jakieś własne wyobrażenia będziemy mieli, i to nie jest to, do czego zostaliśmy powołani. Dalej czytamy, że ja je znam, a one idą za mną. I tutaj mamy coś takiego, że ja je znam. I. Ja sobie tak zapisałem, że właśnie my, jako ludzie, nie lubimy jakichś większych zmian. Boimy się czegoś, co, czego nie znamy. Tak? Coś jest nowego, to zaraz jest jakaś taka niepewność, czy to aby jest dobre. I owce, właśnie mają to do siebie, że, że są takie bardzo pochliwe. Nie? Ja na przykład ostatnio jechałem na rowerze na Czantorię od Czech i tam było takie statko owiec. I one się tak spokojnie pasły i nawet w ogóle nie zwracają na mnie uwagi I dopiero tak w momencie, jak zacząłem się zbliżać, zbliżać gdzieś tak na dwa metry podjechałem, jedna się zerwała nagle, nie. I za nią wszystkie pozostałe. I to jest właśnie z jednej strony dobre, a z drugiej strony. A z drugiej strony to zaraz właśnie powiem. Jest to prawidłowe zachowanie. Jeżeli pod warunkiem, że te wszystkie owce mają jednego pasterza i patrzą się na tego jednego pasterza, bo tak jak było też mówione chyba dwa tygodnie temu, jak było to podsumowanie naszego wjazdu do Bieszczad, że nasze czyny ponosi, ponoszą jakieś odpowiedzialności, że my jesteśmy w jakimś stopniu odpowiedzialni też w tym, co robimy, żeby inni też nie zboczyli z drogi. Bo my może tak nawet tego nie wiemy ale wielu ludzi naśladuje nas w jakim stopniu i właśnie jeśli chodzi o to że jeśli zboczymy z drogi to inni również mogą zboczyć i to jest ta odpowiedzialność I jeśli chodzi o te wracając do tych owiec właśnie to było dobre że kiedy jedna owca zobaczyła zagrożenie to inne momentalnie też poszły za nią unikając tego zagrożenia ale co jeżeli by ta jedna owca nie słuchała pasterza i byłaby to taka samowolka, nie? Ta, ta owca by była taka nieposłuszna. No to wtedy ona, wiecie, jak owce mam taki instynkt stadny. Jak jedna pójdzie gdzieś, to inne wszystkie za nią. I to właśnie pokazuje, jak bardzo jesteśmy podobni do owiec jako ludzie. I owce idą za pasterzem, bo znają jego głos. I... To wiąże się z tym właśnie pytanie, czy znasz jego głos, czy znasz y, słowo, które on mówi do ciebie. Bo właśnie, jeżeli jesteśmy w takim stadzie, to są też wilki i, i szatan, które próbują wrzucić taki granat właśnie w środek stada, aby je rozdzielić. Bo tu jest właśnie ten instynkt stadny. Dopóki owce są razem, jest wszystko dobrze. A kiedy się rozproszą to one wpadają w taką panikę i sobie nawet zapisałem taki, takie zdanie, że owce, kiedy są odizolowane, to szybko właśnie tracą instynkt żerowania, jedzenia trawy i przeżywają wielki stres, wpadają w panikę i depresję. Czyli można powiedzieć, że taka samotność na człowieka bardzo destrukcyjnie działa i to właśnie pokazuje, jak bardzo jest ważne, żebyśmy byli w stadzie, czyli byliśmy jako jedno, jako jedno ciało, jako jeden kościół, jako po prostu całość. Bo i owszem, te granaty diabeł będzie wrzucać i to będzie się właśnie pod postacią może egoizmu, jak było w niedzielę. Być może to będą jakieś podziały, jakieś plotki o innych i tym podobne rzeczy. I dlatego tak ważne jest, aby po prostu bardzo wcześnie rozpoznać te rzeczy. I działać. I odnośnie tego właśnie zapisałem sobie dwa takie wersety, bo ostatnio też, kiedy, kiedy się dzieliłem w, w, w niedzielę przemyśleniami, to była tam historia, kiedy Jezus trzy razy pytał się Piotra, czy mnie miłujesz. I tam pod koniec mówi, paść moje jagnięta, paść moje owce. I właśnie z jednej strony mamy Jezusa, który jest tym pasterzem, i on, on na spasie, a z drugiej strony Jezus też wybiera sobie ludzi, którzy niejako pe pełnią też rolę takich pasterzy tutaj na ziemi. I na przykład właśnie w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w 28 wersecie możemy przeczytać, że Paweł pisze. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której Was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Tu jest właśnie pokazane, jak ważna jest rola liderów, jak ważna jest rola starszych zborów, jak ważna jest rola pastora. I to, że my jako stado powinniśmy się temu też podporządkować. Nie lekceważyć słów, którzy. Którzy oni do nas mówią. Nie lekceważyć po prostu być może wizji, bo czasami jest tak, że mamy swoją wizję i nam się ta wizja nie zgadza, ale po prostu się podporządkować. Jeszcze jest inny werset 1 Piotra 5, 2. I tam też jest właśnie napisane: Paście, stado Boże, powierzone wam w opiekę nie z przymusu, lecz chętnie po Bożemu. Nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem. A więc to jest stado, Boże, które Pan Bóg powierza. To nie jest tak, że jak starsi sobie, nie wiem, wybierają jakieś stado, ale po prostu Pan Bóg powierza grupę ludzi, powierza zbór, i to jest właśnie ich zadaniem, żeby, żeby po prostu paśni. To jest, ja sobie tak wyobrażam, że to jest taka rola może trochę psów pasterskich, że jest pasterz główny i są psy pasterskie, które tak. Gonią dookoła może tego stada i próbują utrzymać w ryzach, bo no jest wiele sytuacji, gdzie po prostu owce by sobie nie, nie dały rady i by się jakby roz, rozeszły. I dalej właśnie w Jana, w tym dziesiątym rozdziale czytamy już werset 28. Ja też daję im życie wieczne. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo jak sobie tak pomyślałem, to jak mówimy o życiu wiecznym, to ja tak zawsze odnosiłem wrażenie, że to już jest po śmierci, czy po prostu jak już nas Pan Bóg zabierze do nieba, to tam jest życie wieczne, nie? A Tutaj mi Pan Bóg tak pokazał, że tak naprawdę życie wieczne zaczyna się już tutaj na ziemi, bo na przykład w Jana w piątym rozdziale, dwudziestym czwartym wersecie, czytamy, że ręczej zapewniam was, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. I właśnie my myślimy często o tym życiu w niebie. Ale tak, prawda jest taka, że kiedy rodzimy się na nowo, to porzucamy już to ciało. I kiedy Jezus, Bóg patrzy na nas, to mówi, że nie zginą one na wieki dalej w tym wersecie. Że ja też daję im życie wieczne i nie zginą one na wieki. A więc dla Boga śmierć jakby ciała... Już nie ma znaczenia. Dla niego liczy się to, że narodziliśmy się na nowo i mamy nowe życie w duchu, i teraz liczy się to życie w duchu. Nie liczy się już to życie jakby na, na ziemi, ale mamy to życie wieczne w duchu już od momentu właśnie yy, narodzenia. I właśnie to jest pod warunkiem, pod, nie zginą pod warunkiem, że będą w stadzie. Dlatego, że yy, w czwartym, yy, znaczy dalej czytamy, że ja, ja też daję im życie wieczne, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. I to nam y, mówi o tym, że tylko i wyłącznie jakby własnymi, własną wolą możemy odejść od tego stana. Dopóki jesteśmy w tym stadzie, to nikt nie jest w stanie wytrzeć nas z ręki pasterza. Y, jest taka pieśń, że ani ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość przyszłości, ani moce nie zdołają nas wyrwać. Dopóki właśnie trzymamy się pasterza, to nikt nie jest w stanie nas wyrwać z jego ręki. A jedyna taka możliwość, to właśnie wielokrotnie jest w Biblii napisane, że można odpaść. Ale to nie dlatego, że my byliśmy blisko pasterza i ktoś nas wyrwał stamtąd, tylko dlatego, że sami daliśmy dopust diabła Sami po prostu odeszliśmy, czy to w myślach, czy właśnie jakkolwiek. Po prostu ten, ten pas też na ziemi, ciemski jest niezawodny. I on też, Jezus, Jezus mówił taką jedną historię o, o najemniku: o tym, że kiedy najemnik pasie stado, to może być tak, że przyjdzie wilk, ten najemnik porzuci te owce, ucieknie. A Jezus wtedy powiedział, że On jest pasterzem, który siebie sam daje na, na, na pożarcie, że On nie opuści swoich owiec. I to jest właśnie to, to niesamowite, że ten niebiański pasterz jest doskonały i on, on nie opuszcza swoich owiec. I ludzie, którzy w czasach Jezusa żyli, dobrze to wiedzieli, do, do, dobrze do nich to przemawiało. I nawet właśnie cały, cały werset Jezus. Jezus jakby zapewnia, zapewnia swoich słuchaczy, że w 29 wersecie 10 rozdziale Jana, że mój ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego Ojca. Więc to jest, to jest takie zapewnienie, że, że absolutnie nic i nikt nie jest w stanie wydrzeć nas, jeżeli jesteśmy w tym stadzie i jeżeli zachowamy wiarę. Yy, jeszcze taki jeden werset, który właśnie też też odnośnie owiec i stadami i tak yy, przypadł to Izajasza, 40 rozdział, 11 werset i tam czytamy, że jak pas też będzie pas w swoje stado, kojagniętą wyciągnie ramiona, przytuli je do serca, a karmiące poprowadzi ostrożnie. I Ezechiel 34. Rozdział 16, werset Będę szukał zgubionej, zawracał odpędzoną, opatrywał zranioną, będę wzmacniał chorą, strzegł tłustej i mocnej, będę je pasł i sądził. I właśnie to jest. Tu jest napisane: Będę szukał zgubionej. I to, to taka ciekawa rzecz, którą właśnie przeczytałem, to taka, że. Wiecie, owca, która była wierna pasterzowi, to tak sama się nie oddalała. A przeważnie takie, które się oddalały, to były takie, które były takie, że w zwyczaju miały się oddalać, w zwyczaju były takie, można powiedzieć, głupie. I tak naprawdę nie opłacało się pasterzowi szukać owcy, która się oddaliła, no bo pamiętacie, że owce mają instynkt stadny, więc taka owca mogłaby w którymś momencie więcej owie za sobą pociągnąć i wie, więcej owiec mogłoby się zgubić. Więc jeżeli ktoś miał dużo owiec i nie zależało mu na tej jednej, to on wola ją zostawić i żeby, żeby po prostu nie mieć z nią więcej kłopotów, nie? Żeby nie robiła więcej kłopotów, a to jest niesamowite, że pan Bóg Jezus powiedział tą przypowieść o tym, że była sto owiec i była ta jedna. I tak naprawdę on mógł ten pasterz ja myślę, że jemu nie zależało na tej jednej. zwykłe zwykłemu pasterzowi by nie zależało na jednej owcy. On by ją zostawił, ale i, i właśnie ludzie, którym Jezus opowiada tę historię, oni o tym dobrze wiedzieli. Ale to, co było właśnie niezwykłe w tej historii, to to, że ten pasterz poszedł po tą jedną owcę, bo, bo Jezus właśnie kocha każdego z nas. I nawet jeżeli się oddalamy, to. Właśnie we zechylu czytamy, że będę szukał zgubionej i zapisałem sobie takie coś, jak znaleźć owcę. No tak normalnie, jeżeli owca cię zgubi, no to właśnie jak ją znaleźć, nie? Mogła pójść gdziekolwiek. No i pasterz ją znajdował po tym, że beczała, prawda? Czyli wo wołanie właśnie. To od człowieka zależy, czy chce wrócić do stada. Jeżeli, jeżeli ktoś był... W stadzie i się oddalił, to tylko i wyłącznie ten człowiek może właśnie zawołać do Boga, i Bóg, wiadomo, Bóg wie, gdzie, gdzie ten człowiek jest, ale Bóg nie, nie przymusi go, żeby wrócił, nie? Tylko właśnie człowiek, od człowieka zależy, czy chce wrócić, a więc czy zawoła, czy, czy wyda to takie beczenie, i, i wtedy pasterz będzie mógł znaleźć owce. Dalej czytamy, że właśnie będzie zawracał odpędzoną, będzie opatrywał zranioną i chorą, czyli właśnie to, że, że Bóg, Bóg opatruje, Bóg leczy. i Będzie strzeg tłustej i mocnej, czyli zdrowej. Będzie pasł i sądził. I tak sobie zapisałem, że trochę obraz owcy. Owca to jest taka trochę bezbronna, prawda? Taka no sama, sama nic nie jest w stanie zrobić. I trochę to tak kontrastuje z, z listem do Efezjan z szóstym rozdziałem, gdzie tam właśnie czytamy, że musimy walczyć. Że e, czytamy tam w dwunastym wersie na przykład, że nasza walka nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy z wierzchnościami, z władzami, z rządcami ogarniającej świat ciemności i z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. I dalej czytamy o tej zbroi, że musimy się uzbro, właśnie uzbroić. I y, tak, so, tak sobie zacząłem zastanawiać, no jak to się ma do tej owcy, nie, która jest trochę taka bezbronna, trochę głupia, y, ale właśnie y, podstawą tej walki duchowej. Jest obecność pasterza i danie się mu prowadzenie. Bo na przykład czytamy, że trzeba ubrać tarcze wiary. A więc wiary w co? Wiary w to, że nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. O tym Jezus mówił, prawda? Nikt nie wyrwie tych owiec z mojej ręki. A więc to jest ta wiara, właśnie. Miecz, trzeba mieć miecz ducha świętego, słowo czytaliśmy, że pasterz mówi ja znam moje owce i owce też muszą znać głos pasterza, a więc muszą znać słowo, muszą znać to, co pasterz mówi do o swoich owiec. Trzeba przywdzieć hełm zbawienia, czyli właśnie to, że ja też daję im życie wieczne. Czyli to, to po prostu zapewnienie, że w zbawieniu mamy życie wieczne i że to zbawienie jest nasze. I potwierdza to jeszcze właśnie w sumie sam początek tego tej, 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 tej fragmentu o, o, o walce. Bo w dziesiątym wersecie czytamy, że w końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Czyli musimy po prostu prze, umacniać się w Panu, czyli być jak najbliżej Jego. I właśnie. Zadałem sobie takie trzy pytania. Czy jesteś owcą? Czy masz te cechy, które wymieniłem i które być może z jednej strony nie są takie fajne, ale z drugiej strony są potrzebne i, i są nierozłączną częścią po prostu człowieczeństwa? Po drugie zapisałem sobie, czy jesteś posłuszną owcą. Czyli owca, która jest posłuszna, to jest taka, która trzyma się swojego stada. I teraz jest taka sytuacja, że jest wiele stad. Jezus mówił, że on też idzie po owce, z, które nie należą do jego stada. Dlatego są, jest kilka, jest, są różne stada. Jest stado Jezusa jest stado, które też jest w świecie. I jeżeli jesteś posłuszną owcą, to jesteś tylko w jednym stadzie. I e, trzecie pytanie, to czy jesteś osłuż, owoc, owcą? Posłuszną Jezusowi. Czyli czy jesteś w stadzie, ale czy jesteś w stadzie Jezusa Chrystusa? Bo może być taka owca, która tak lawiruje pomiędzy tym stadem a tym, tym stadem a tym i tu trochę owiec pociągnie do tamtego, z tamtą trochę do tego i tak nie wie gdzie jest w końcu. Ale właśnie nie, nie, to, jest, to, jest, to jest to ostateczne pytanie, które chciałem zadać. Czy jesteś owcą posłuszną Jezusowi?